Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, miło mi jest powitać wszystkich widzów telewizji Trwam z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szanowni Państwo, problem z utworzeniem rządu w Niemczech, ale zgoda na negocjacje koalicyjne w partii SPD byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. To temat, o którym między innymi porozmawiam dzisiaj w tym studiu w belgijskiej stolicy z posłem Parlamentu Europejskiego z Niemiec. Hans-Olaf Henkel jest moim gościem. Hello and welcome, good morning. Good morning to you. Thanks for coming. First subject is pierwsza sprawa to rządowa koalicja z SPD. W zeszłym roku była już akceptacja dla sondażowych rozmów w tej kwestii. W grudniu Angela Merkel spotkała się m.in. z Martinem Schulzem. Z kolei niedawno w Bonn zjazd SPD wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji o koalicji. Ale proszę powiedzieć, dlaczego Niemcy tak długo muszą czekać na powstanie koalicyjnego rządu? To dobre pytanie. Nasz system demokratyczny daje partiom niemieckim sporo władzy. Sądzę, że niemiecki system demokratyczny jest skonstruowany w taki sposób, że partie cieszą się większymi przywilejami w porównaniu z innymi demokracjami. Mówiąc inaczej, można pomyśleć, że w niemieckiej demokracji to ludzie mają mniej do powiedzenia niż gdzieś indziej. Tak więc obywatele patrzą na to, w jaki sposób działają partie polityczne, nie mając na to bezpośredniego wpływu. To moim zdaniem główny powód tego, że straciliśmy tak wiele czasu. Przypomnieć należy, że wielu ludzi spodziewało się tutaj realizacji scenariusza tzw. jamajskiej koalicji. To jednak się nie sprawdziło. Dlaczego? W pana ocenie dobrze się stało, że formacja Christiana Lindnera wycofała się z rozmów koalicyjnych? Myślę, że Lindner nie miał tutaj wyboru, ponieważ Angela Merkel miała zamiar zawrzeć porozumienie z Zielonymi, które dla wielu Niemców o zdrowym rozsądku nie miało żadnego sensu. Lindner naprawdę nie miał tutaj wyboru, zostawiając Merkel samą z jej decyzją, co robić z Zielonymi. No a teraz rozmowy koalicyjne z partią Martina Schulza. Ludzie czekają jednak na wynik głosowania wewnątrzpartyjnego SPD. Ile głosów potrzebuje SPD, aby zgoda na koalicję z CDU-CSU stała się faktem? Martin Schulz ledwo uzyskał większość głosów od partyjnych delegatów. Teraz muszą mieć miejsce dyskusje o koalicji. Dopiero potem kontrakt koalicyjny, który członkowie partii w głosowaniu podejmą decyzję o tym, czy jest on do zaakceptowania, czy też nie. I to w mojej ocenie pozostaje kwestią otwartą, ponieważ młodzieżówka SPD nie chce powtórki kolejnej wielkiej koalicji. Co ciekawe, teraz wielu ludzi przyłącza się do partii Schulza po to, aby móc zagłosować. Tak więc nie chodzi tutaj o większość kwalifikowaną, tylko o zwykłą większość, tak? Potrzebna jest większość głosów. W takim razie jak pan podchodzi do tych rozmów i do realizacji scenariusza tak zwanej nowej starej koalicji? W pana ocenie szef SPD Martin Schulz będzie ministrem spraw zagranicznych Niemiec? Jeśli zostałby ministrem spraw zagranicznych mojego kraju, to przypuszczalnie byłoby to mniej niebezpieczne dla Niemiec, niż gdyby ten polityk objął tekę ministra finansów. Nie sądzę, że Niemcy tak naprawdę mają własną politykę zagraniczną. Niewolniczo podążają za tym, co zdecyduje Unia Europejska, idą za Francją. Nigdy nie odniosłem wrażenia, że po reunifikacji niemiecki minister spraw zagranicznych miał wiele do powiedzenia. A jak już wspomniał pan Francję z Niemcami, to niedawno Merkel i Macron spotkali się. Była mowa o nowym traktacie i nowym impulsie dla Unii Europejskiej. Bliską współpracę pana kraju z Francją można było zaobserwować zarówno w przeszłości, jak i teraz. Szczerze mówiąc, ta bliska współpraca pomiędzy Niemcami a Francją staje się w mojej ocenie kontrproduktywna, dlatego że mamy inne kraje, z którymi powinniśmy byli nawiązać bliską współpracę, na przykład z Polską, też naszym sąsiadem. Ale nie jest to chyba dla nikogo z tego rządu równie ważną sprawą. To jedna rzecz.
Inna sprawa Brexit. W tym tygodniu byłem akurat w Londynie. Spotkałem wielu ludzi, którzy popierają wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale również wielu tych, którzy chcą, aby Zjednoczone Królestwo pozostało częścią wspólnoty. Oni mi mówią, że pani Merkel, pan Juncker i pan Schulz są również odpowiedzialni za Brexit. Brytyjczycy czują się tak, jakby byli w klubie futbolowym, którego zarząd podejmuje decyzję o grze w golfa. I jeżeli w związku z tym opuszczasz ten klub, to nie sądzę, że tylko Wielka Brytania jest odpowiedzialna za Brexit. Także pani Merkel ponosi za niego odpowiedzialność. Outdated. We have now a different situation. We should have the same kind of cooperation with all European neighbors, including Great Britain. Angela Merkel poparła ostatnio w Davos pomysł ściślejszej współpracy Unii Europejskiej w polityce zagranicznej. Nie poparła jednak izolacjonizmu. Pana zdaniem, o który kraj chodziło kanclerz Niemiec, mając na uwadze jej krytykę wobec izolacjonizmu? When we are talking about not supporting isolationism. Well, I think she didn't mean anybody in the EU. Myślę, że nie chodziło jej o nikogo w Unii Europejskiej, tylko o Donalda Trumpa. Tutaj muszę się z nią zgodzić, dlatego że moim zdaniem polityka obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest trochę niebezpieczna. Jeżeli oprócz handlu zajmie się być może nawet obronnością, to nie sądzę, żeby Polacy czy Niemcy chcieli, aby USA powoli wycofywały się z NATO. Obecność w tym sojuszu to najlepsze zabezpieczenie przed Putinem. To have a good ally against the Soviet against Russia. A pozostając jeszcze chwilę przy Trumpie, przeznaczanie 2% PKB na obronność, o których mówił prezydent USA, mając na uwadze zobowiązania krajów członkowskich sojuszu, czy Niemcy na 100% będą spełniać to życzenie Trumpa? Tutaj mamy moim zdaniem pewną nielogiczność polityki niemieckiej. Tak przy okazji, nawet jeśli SPD i jej ministrowie, tacy jak Sigmar Gabriel, który obecnie sprawuje urząd ministra spraw zagranicznych, zgodził się na ten 2% cel, to podczas ostatniej kampanii wyborczej było sporo narzekania w związku ze zwiększeniem wydatków na obronę. Moim zdaniem Niemcy tutaj wykorzystują inne kraje, które wypełniają ten obowiązek, tak jak Stany Zjednoczone czy też Polska. Wspomniał pan o swojej ostatniej wizycie w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Wielu ludzi postrzega w Parlamencie Europejskim Nigela Farage'a jako ojca Brexitu. Jeśli to prawda, że ten polityk popiera pomysł przeprowadzenia jeszcze jednego referendum w sprawie Brexitu, to mając na uwadze jego podejście do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, może być to dla wielu ludzi trudne do zrozumienia. Jeśli ktoś powie, że Farage był ojcem Brexitu, to ja powinienem powiedzieć, że unijna Bruksela była jego matką. Brexit to ich dziecko. Zawsze powtarzam, że olbrzymia centralizacja, harmonizacja oraz pomysł stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, wszystkie te sprawy przyczyniły się do sukcesu Farage'a w Wielkiej Brytanii. Nie można o tym zapominać. A jeśli mowa o Nigelu Farage'u i jego poparciu wobec drugiego referendum, rozmawiałem z nim. Poinformował mnie, że tak się nie wyraził. Nie wiem, jak wyraził się dokładnie, ale mi powiedział, że przewiduje, że może być następne referendum. Nie powiedział, że tego chce. Farage nie ma już wpływu na brytyjską politykę. Dowiedziałem się tego w tym tygodniu w Londynie. On osiągnął swój cel. Poparcie dla jego partii spadło w sondażach. Tak więc, aby mieć jakiś wpływ na narodową politykę, to on powinien opowiedzieć się za silnym ruchem, który jest przeciwko wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wówczas mógłby zdobyć ludzi, którzy chcieliby na niego zagłosować ponownie. Ale po zakończeniu Brexitu
Farage'a już nie ma. Jeśli już mowa o postawach unijnych polityków, które pana zdaniem przyczyniły się do Brexitu, powróćmy na chwilę do szczytu Rady Europejskiej, na którym David Cameron walczył o przyszłą pozycję swojego kraju w Unii Europejskiej. Tak naprawdę nie chciał, aby jego kraj wyszedł z Unii. Udało mu się wtedy wywalczyć brak zobowiązania Zjednoczonego Królestwa do dalszej integracji politycznej z Unią Europejską. W przeszłości Margaret Thatcher wywalczyła rabat brytyjski, ale powracając do tego, co osiągnął Cameron, w pana ocenie Unia nie poszła Wielkiej Brytanii wtedy na rękę? Proszę zrozumieć, moim zdaniem Unia Europejska nie tylko przyczyniła się do powstania tego referendum, ale również miała swój wkład w ostateczny jego wynik. Cameron opowiadał się za większą autonomią co do kontroli imigracji. Angela Merkel, Juncker, Schulz nie dali mu tego rodzaju autonomii. Jeśli by tak się stało, wówczas Wielka Brytania pozostałaby w Unii Europejskiej. Tymczasem upłynęło 18 miesięcy. Tak się składa, że odkryłem, iż nie tylko Polska, Węgry, ale więcej krajów chce większej autonomii w sprawie kontroli imigracji. Dla mnie jasne jest, że jeżeli ktoś teraz wróciłby na Wyspy Brytyjskie i powiedziałby: w porządku, teraz damy wam to, co chcieliście wcześniej, ale nie otrzymaliście, to podniosłoby to szansę Wielkiej Brytanii na pozostanie w Unii Europejskiej. Wielka Brytania to bardzo ważny partner dla krajów takich jak Polska i Niemcy. Powinno się chcieć zatrzymać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej. Rekomendowałbym polskiemu rządowi poparcie nowego porozumienia dla Wielkiej Brytanii, poprzez które kraj ten pozostałby jednak we wspólnocie. Zjednoczone Królestwo zawsze było historycznym, silnym partnerem dla Polski. Tak było w czasie II wojny światowej, po tym okresie i tak jest po dzień dzisiejszy. Kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, Polska i Niemcy stracą bardzo ważnego sojusznika w Europie. Tak więc pozostaje mi tylko apelować do polskiego rządu o poparcie nowego porozumienia dla Wielkiej Brytanii. Tak się składa, że wielu ludzi w Polsce podnosiło argument przemawiający za tym, aby uszanować wolę Brytyjczyków, która została wyrażona w referendum. Jak to się ma do tego nowego porozumienia, które prezentował pan swoim kolegom z grupy EKR? Tak, po pierwsze to prawda. Musimy oczywiście uznać i zaakceptować stanowisko Brytyjczyków, ale chciałbym panu przypomnieć kilka spraw. Pierwsza z nich to to, że 48% Brytyjczyków opowiedziało się za pozostaniem. Późniejsze badania wykazały, że ci, co nie chcieli wyjścia, mieli 10-punktową przewagę nad Brexiterami. To największa korzyść zwolenników pozostania w Unii po referendum. Kiedy położyłem się spać o 22 czy 23 tego brexitowego wieczoru, to myślałem, że zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej zwyciężyli. Nigel Farage powiedział mi, że myślał tak jak ja, ale kiedy się obudziliśmy, nagle zwyciężyli ci, co chcieli opuścić wspólnotę. Tak więc w przeciągu kilku godzin zmieniła się cała sytuacja. Nadal mamy kilka miesięcy. Nastroje w Wielkiej Brytanii się zmieniają. Minister do spraw Brexitu David Davis powiedział tak: demokracja, która nie może zmienić zdania, przestaje być demokracją. On ma rację. Nie tracę nadziei na to, że europejskie społeczeństwo przedstawi Wielkiej Brytanii atrakcyjną ofertę, która pozwoli Zjednoczonemu Królestwu pozostać, a wówczas możemy i my z tej oferty skorzystać, ponieważ wszyscy potrzebujemy więcej autonomii co do imigracji. A nie obwinia pan organizatorów obu kampanii, zarówno na rzecz Brexitu, jak i pozostania w Unii Europejskiej w kontekście niedostatecznego przygotowania wiedzy dla Brytyjczyków? Mam tutaj na myśli potencjalne wady i zalety Brexitu? Racja. Szczerze mówiąc, ostatnio w Strasburgu spotkałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Powstała dyskusja pomiędzy nami na temat tej inicjatywy. Juncker był nią bardzo zainteresowany.
Dał mi nawet kilka przykładów. Komplikacje brexitowe zostały całkowicie niedoszacowane. Celowo były ignorowane przez tych, którzy chcieli brexitu i w mojej ocenie nie były też należycie i zrozumiale przedstawione przez tych, którzy chcieli zostać w Unii Europejskiej. Brexiterzy i ich przeciwnicy moim zdaniem zawiedli. Teraz odkrywają rzeczywistość. Powtórzę za Davidem Davisem. Jeżeli sytuacja się zmienia, a zmieniła się, a inne kraje również opowiadają się za większą autonomią wobec imigracji, to powinniśmy dać społeczeństwu brytyjskiemu szansę zagłosować raz jeszcze. Chcę jeszcze powrócić na chwilę do kanclerz Merkel. Niedawno była w Davos. Jak pan ocenia jej przyszłą pozycję w koalicyjnym rządzie? Myśli pan, że będzie ona stała na słabszej pozycji niemieckiego szefa? Myślę, że jej czas ogólnie rzecz biorąc minął. Powinna była zrezygnować. Ale tak się złożyło, że wygrała wybory. Tak, ale straciła sporo głosów. CDU ma najgorszy wynik od 1947 roku. To naprawdę nie jest zwycięstwo. Teraz jest w koalicji z CSU. Ci stracili więcej niż 10 punktów procentowych. I teraz przed nią koalicja z SPD, które zdobyło historycznie niski wynik, coś ponad 20%. To koalicja przegranych. Lider takiej koalicji nie może mieć nigdy prawdziwej, silnej pozycji w międzynarodowej polityce. Warto pochylić się też nad ich przyszłym programem. Założenia, zasady oraz kierunki przyszłych reform analizowane są przez liderów CDU, CSU i SPD. Sprawa imigracji w Niemczech oraz kwestia łączenia rodzin również to bardzo ważne, ale nie tylko. Podnoszą sprawę świadczeń na dzieci czy też obciążeń podatkowych. Odniosę się jeszcze do przeszłości. Myślę, że pani Merkel popełniła ogromny błąd 5 września 2015 roku, kiedy zaczęła wpuszczać ponad milion ludzi. Wielu, jeśli nie większość z nich, było nieznanego pochodzenia. Nie znaliśmy celu ich przybycia. Teraz twierdzi, że jest panią Merkel bez winy, która chce zaistnieć w historii jako osoba, która pokazała, że Niemcy są moralnym czempionem na świecie. Chce, żeby reszta Unii przyjęła tych ludzi. Ale temat walki z przyczynami imigracji jest omawiany w pańskim kraju. To prawda, zawsze dobrze jest zwalczać przyczyny imigracji, ale tutaj chodzi o co innego. Powinniśmy zacząć prowadzić rozmowy z liderami Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, Czarnego Lądu i powinniśmy mówić o zaprzestaniu korupcji, o utworzeniu demokratycznych rządów oraz oparciu o gospodarkę rynkową. Do tego powinniśmy nakłaniać tych ludzi i dopiero wtedy oni tam pozostaną. Dopóki zajmujemy się kontynentem, który jest poza paroma przypadkami prowadzony przez skorumpowanych dyktatorów, to nigdy nie zatrzymamy imigracji z Afryki. Także w tej kwestii widzę tego rodzaju rozwiązanie. Proszę pozwolić, że wrócę do sytuacji Polski, której pozycję, jeśli chodzi o emigrację, w pełni rozumiem. A rozumie pan nakreśloną przez polski rząd sprawę pomocy uchodźcom, pomocy, ale finansowej? I don't think Germany needs money from Poland to finance the influx. Nie sądzę, żeby niemiecki rząd potrzebował pieniędzy z Polski, aby finansować napływ uchodźców, ponieważ to była decyzja niemieckiego rządu, a nie polskiego. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że Polska zda sobie sprawę z tego, że potrzebuje Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ponieważ w wielu kwestiach spornych z Niemcami brytyjski rząd popierał Polskę, a teraz brytyjski rząd odejdzie. Zastanawiam się, czy polski rząd zdaje sobie sprawę z tego, co to oznacza w perspektywie długoterminowej, jeśli chodzi o pozycję Polski względem Francji i Niemiec.
Przypomnieć należy, że pierwsza część negocjacji brexitowych jest już za nami. Sprawa porozumienia odnośnie handlu pozostaje kwestią otwartą. Wielu Polaków w myślach odejmuje już wkład finansowy Wielkiej Brytanii od budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Patrząc również na przyszły możliwy układ miejsc w Parlamencie Europejskim, bez Brytyjczyków, zobaczymy. And the money in the EU without the United Kingdom. Thank you very much for our conversation. You're welcome. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo mojemu gościowi za przybycie do studia. Gościem w studiu był pan poseł Parlamentu Europejskiego z Niemiec, europejscy konserwatyści i reformatorzy Hans Olaf Henkel. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.